Witajcie na Snowy Mountain. Powiem wam szczerze, tak całkiem szczerze, że bardzo mi się spodobało wejście Snowy Mountain. Na pewno nie wiecie, o co mi chodzi, więc śpieszę już z wyjaśnieniem. Chodzi o soundtrack. Bo wiecie, każdy soundtrack musi się w jakiś sposób rozkręcić, co nie? No to jest chyba normalne w grach wideo i nie tylko. A w przypadku Snowy Mountain jest coś takiego, że mieliśmy przez pewną chwilę sekcję z Vulcanic Crater, jeżeli chodzi o soundtrack. I tak potem takimi zimowymi dzwoneczkami zaczęła się uruchamiać muzyka ze Snowy Mountain. I to jest takie przepiękne w tej gierce, że ja dosłownie kocham za to Jacka jedynkę. Autentycznie kocham za taki soundtrack Jacka jedynkę, bo uważam, że Jack jedynka ma swoje momenty takiego soundtracku. Chyba tutaj Daxterowi przerwałem, bo tak ledwo co słyszę, więc wiem, że muzyka się nieco sobie ucichła. Ale ta... mówię, że po prostu Jack jeden ma bardzo fajny soundtrack mimo co. Jak na taką gierkę. Ale szczerze wam powiem, że... Ta. Bardzo polskie słowo. Chodzi mi... Szczerze wam powiem, jak dla mnie, to jak pamiętacie, omawialiśmy temat niedawno Jacka dwójki, trójki i ich klimatu, że Jack dwójka i trójka trochę nie pasują do takiego gameplayu, jaki ma Jack 1. I powiem wam szczerze, nie tylko jeżeli chodzi o gameplay, ale też moim zdaniem soundtrackowo nie pasują. I cholerne kule, dosłownie nie cierpię tych kul. Śnieżne kule mnie tak doprowadzają do złości, że to jest szok. I oczywiście standardowo chrząkanie musiałem tutaj też wyciąć, a raczej wyciszyć, ponieważ nikt nie chce słuchać tych majestatycznych dźwięków. I ten jest... I widzicie, to jest tak, że kiedy chcę powiedzieć coś, to czasami musi mi wejść inne słowo i potem brzmi, jakbym kurde miał jakieś porażenie. Chodzi mi teraz o to, że ten poziom jest bardzo wyjątkowy, z jednego względu. Tutaj mamy rzecz, co spowoduje, że aktywuje się jedna bardzo ważna rzecz i bardzo istotna rzecz. Pamiętacie Mountain Pass? Ten poziom, gdzie musieliśmy się dostać do Vulcanic Crater, gdzie z Zoomerem żeśmy się ścigali z wszystkimi lurkerami, a dokładnie to z trzema. Ten poziom będzie aktywował nam Eco Bar, czyli wiecie, tę taką platformę, jak coś a la to, co widzimy tutaj. Tylko że nie z czerwonym Eco, o którym zaraz wam opowiem. A mianowicie czerwone Eco robi coś takiego, jak widzicie. Nie zieje co prawda ogniem, ale ma taki bardzo ognisty atak. Więc to nam aktywuje Eco Bar, który będzie nam aktywował żółte Eco w Mountain Pass, co pozwoli nam zdobyć jeden Power Cell, którego nie mogliśmy zdobyć. Widzicie tutaj tą wioskę? To jest w ogóle widok na drugą wyspę, czyli dokładnie na Rock Village. Mam nadzieję, że w ogóle to, co tutaj mówię, jest wszystko fajne i że rozumiecie co i jak. Gdybym mówił za szybko albo coś, to serdecznie za to bardzo przepraszam. Po prostu wiecie, że chcę się postarać, jeżeli chodzi o Let's Play. Drugi Scout Fly. I tutaj znowu się chyba na końcówkę poziomu dostałem. Lel. Zimowi lurkerzy. Jak oni brzydko wyglądają. Aha, i jeszcze dostaniemy Power Cella za te oto właśnie... Cosie. Te takie platformy, czy nie wiem co to jest. To coś, co jest otoczone tym laserem.
bo musimy, że tak powiem, nacisnąć te przyciski, które anulują tą bramę. I tamta platforma, co się pojawiła, o właśnie ta, ona nas zabierze na dolną część poziomu, którą już zwiedziliśmy. Ale tam są precursor orby, więc zaraz udamy się do niej. I tak spokojnie ten laser nie jest w stanie wam zabrać ani kropelki życia. No, i w taki oto sposób wróciliśmy z powrotem. Ile mam już tych? 63 na 200, kurde. I tak, to nie był desync audio, muszę to podkreślić, żeby zaraz nie było, że pomidor powiedział za późno, niż zobaczył na ekranie. Nie, po prostu tak szybko sobie luknąłem, a potrafię szybko zapamiętać takie liczby, więc ja. Ale nie dziwi mnie, czemu mam tak mało precursor orbów, ponieważ duża, wielka część tych precursor orbów... Okej, to zabrzmiało głupio, więc... Duża część tych precursor orbów znajduje się tutaj, w tym miejscu. A raczej zdecydowana większość nich. Chciałbym, żeby ten język przestał mi się plączyć. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ostatnio mam jakiś taki problem. Może to jest też dlatego, że ja za szybko mówię niektóre rzeczy i chcę to jak najszybciej powiedzieć, żeby nie zapomnieć pewnych myśli, a uwierzcie mi, jestem na tyle leniwą osobą, że nie chce mi się pisać karteczek, żeby przypominać sobie, że czy poruszyłeś to, czy poruszyłeś tamto, a może musisz poruszyć to w tym let's playu. Wolę wszystko na spontanie poruszyć. O, i sekcja z flat-flatem. Ciekawostka numer... Uno, a raczej ciekawostka numer 5000. Mimo, że nie powiedziałem tylu ciekawostek w tym let's playu. W tym V2 i ogólnie w V1, jakby się tak zsumowało. Ogólnie... Gdybyście nie odblokowali flat-flata, to ta sekcja byłaby zablokowana i Jack nie mógłby zdobyć tych orbów i wszystkiego, co tutaj może zrobić. Mam nadzieję, że to jest jasne. Aczkolwiek, trzeba jeszcze powiedzieć... Dobra, to było głupie. Trzeba też powiedzieć o pewnym glitchu. Otóż jest możliwość w wersji amerykańskiej, i tylko w wersji amerykańskiej, że kiedy będziecie mocno uderzali flat-flatem, a raczej będziecie próbowali się wybić, jest spora szansa, że możecie wykonać glitch, dzięki któremu Jack z flat-flatem będą mogli... dostać się w inną sekcję, gdzie flat-flat nie powinien być. W wersji HD ponoć ten glitch może spowodować, że gra się skraszuje, a w wersji amerykańskiej jest możliwość taka, że kiedy dostaniesz się flat-flatem do sekcji, gdzie go nie ma, gdzie go nie powinno być, to flat-flat po wczytaniu gierki zniknie, a Jack, no cóż, będzie twerkował. Ta, będzie twerkował. I to bez żadnych tutaj śmiesznostek czy coś. Ja nawet nie próbuję teraz w żadnym wypadku pokazać swój hehe humor. Ale mówię teraz, że serio coś takiego ma miejsce. Co jest, czemu tam Jack nie chce dolecieć, kurde? Okej, okay, jesteśmy teraz tutaj i teraz czas na tą oto sekcję, którą tak bardzo zhańbiłem, muszę przyznać. I musicie też mi przyznać to. Teraz mamy platformę, która nas zabiera wyżej. I proszę państwa, właśnie w ten oto sposób otworzyliśmy sobie tą fortecę. Ale do niej jeszcze się nie udamy. Ją tak naprawdę sobie zostawimy na potem. Najpierw robimy tę oto sekcję.
bo wolę mieć to z głowy, tak szczerze. Nie to, żeby ta sekcja była jakoś, nie wiem, super, uber trudna, tak bardzo trudna, że ja bym sobie z nią nie dał rady. Ale nie wiem. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Po prostu chcę to zrobić szybciej już. Mój let's play, moje zasady. Okej? Dobra. Pomidor, ważna lekcja, nie wydzieraj się. Potrzebujesz jeszcze głosu na jutro, ponieważ jutro oficjalny robię powrót na Crow Zaibatsu. I teraz tacy teraz dosłownie takie komentarze. To Crow Zaibatsu jeszcze żyje? Ożyje. Ja wrócę i Crow Zaibatsu ożyje, mówię wam. Po prostu nie robiłem nic na Crow Zaibatsu, dlatego że trochę byłem zajęty swoim kanałem, co możecie zauważyć po aktywności, jaka jest na tym kanale, że w tym roku naprawdę, jeżeli chodzi o let's play'e, to chyba mega fest się postarałem, bo przypominają mi się trochę czasy 2K16 i 2K15 i 14, gdzie zdecydowana większość rzeczy, które robiłem, to były let's play'e. Tutaj już byłem, bo widzę, że tutaj nie ma lurkera, który powinien być, więc spadamy sobie w dół. Może nie dosłownie, ale wiecie. Tak jak teraz zrobiłem. To była Pro 60 akcja. Ale wiecie, co nie jest Pro 60 akcją? Chociażby to, że czasami człowiek może wpaść w pewien rytm i wylecieć z niego. I nie wiem, co miało do rzeczy to, co przed chwilą powiedziałem, ale styl, staram się to zrozumieć. Aaaa! Ten okrzyk powinien, kurde, być w Jacku i Daxterze, nie? Ten mój okrzyk. Ja się zgłaszam na ten, na jakiś casting. Halo. Chcę, żeby mój okrzyk pojawił się w serii Jack i Daxter. W nowym Jacku i Daxterze, jak kiedyś wyjdzie. Mój okrzyk ma się tam pojawić. I ma być jeszcze specjalne podziękowanie dla mnie za ten okrzyk. Chcę dostać swoją atencję i swoje 5 minut. Dziękuję. I doszliśmy właśnie do sekcji, gdzie odblokujemy sobie żółte eko. Więc teraz wszystkie, powtarzam, wszystkie żółte ekobary zostały aktywowane. Co za tym idzie? Możemy teraz robić bez problemu powrót do Mountain Pass. I cieszę się, że zginąłem, ponieważ tak szczerze skróciłem sobie drogę. Okej? A to jest bardzo ważne. Nawet najważniejsze. Ile nam brakuje? Dopiero 102, ja pierniczę, Jezu! To pewnie większość tutaj będzie, znaczy mniejszość tutaj będzie, a większość będzie już w tej fortecy. Tam w ogóle to jest piękne miasto. A może to tak naprawdę jest ten? Haven City z Jacka 2. Uuu, ale spoiler! Dobra, tego nie było. Tego nie było, nikt nic nie słyszał. Nikt mnie nie słuchał w tym momencie. Nikt a nikt. O kurde, czas na bardzo ciekawą sekcję. Czas ją zacząć. No super duper uber sekcja, dosłownie, kurde. Nic tylko można pogratulować i powinszować.
No, jak widzicie, potrzebowaliśmy czerwonego eko, żeby tam się dostać i tyle w zasadzie. Nic szczególnego. To już było! Ale trzeba dostać się teraz tutaj, bo może to będzie ostatni z lurkerów, który jest za tą fortecą całą swoją, a raczej za tym działkiem swoim. To było głupie, to było głupie, ale przyznam, że tamten Power Cell był, no, Power Cell tamten był dosyć łatwy, łatwiutki. Ale zanim pójdziemy tam, tutaj mamy Scout Flya i Precursor Orb. 1310, matko boska, ludzie, będzie mnie stać na wszystko dzisiaj. Dosłownie, dzisiaj wykupimy wszystkie Power Cell'e od wyroczni i od wszystkich tych postaci, które pominąłem. Pomimo tego, że mam zapchany nos, to dobrze wyczuwałem, hehehe, że to był ostatni ziomek. Więc teraz tak, muszę zniszczyć wszystkie Precursor Blockersy, a raczej zdeaktywować je. Tylko problem tkwi, że gdzie jest kolejny taki blocker? Chyba, że w środku jest jakiś, ale to raczej nie sądzę. Więc wiecie co? Zanim wejdę tutaj, szukajmy tych Precursor Blockersów. Jesteśmy na samej górze. Tak, serio, wróciłem na samą górę, bo chcę zobaczyć, czy czasem u góry nie pominąłem czegoś. Ale ty, możemy zrobić teraz coś takiego. Wow! No może nie do końca mi o to chodziło, ale powiedzmy, że tak. Dobra. Co to za Power Cell? Co on tutaj kurde robi? Co? Co to miało znaczyć? Ej, swoją drogą to na to wygląda, że żeśmy wszystko aktywowali z tych, ponieważ tutaj nagle się Power Cell pojawił. Tak? No tak, mamy za to już Power Cella, więc teraz tylko nam dwa zostały, za Scout Fly i za ten. I tam był jeden, w tej fortecy. Dobra, to już możemy tutaj iść. A raczej chyba dwa też były. Kurde, teraz nie wiem. Dobra, never mind. Nie interesujmy się tym. Na początku zróbmy to, co trzeba zrobić. Ale trochę mnie to zastanowiło, dlaczego nie pojawiła się cutscenka. Czy w ogóle ona była, czy jej nie było? Tego akurat nie pamiętam już tak szczerze. To trochę jest... Jeżeli nie było jej, to trochę jest trolujące ze strony Naughty Dog, ponieważ możesz robić poziom, kurde, półtorej godziny, nawet dłużej, i takiego to chamskiego wała tutaj Naughty Dog zaprezentowało. Jeżeli oczywiście to jest prawda, jeżeli okazało się, że była jakaś cutscenka, no to wtedy moja wersja HD musiała to bardzo pominąć. Tam mamy Scout Flya i tutaj mamy Power Cell, więc... Okej. To co trzeba, to mamy, więc luzik arbuzik, jak to mawiają. Ale trzeba będzie znowu się do góry dostać, ponieważ raz, że tam jest sekcja, gdzie musimy się do Scout Flya dostać, a dwa, że tutaj niebieskie
eko potrzebujemy, żeby aktywować te mini kurde warp pady. A jeszcze tutaj ten mini warp pad trzeba aktywować.